Od dawna trwa dyskusja na temat tego, czy dokarmiać, czy nie dokarmiać ptaki w okresie zimowym. Jedni uważają, że powinno się je dokarmiać, żeby im pomóc przezimować. Inni uważają, że nie powinno się tego robić, bo powinny być niezależne od człowieka i same sobie radzić w naturalny sposób. Dzisiaj przedstawię zdanie na ten temat troszeczkę inne, mówiące, że warto dokarmiać ptaki, dlatego że środowisko, w którym żyją, zostało drastycznie zmienione przez człowieka. Właściwie wszędzie dookoła możemy spotkać miejsca, które nie są już naturalne i przez działania człowieka dużo trudniej jest ptakom przetrwać. Nawet las, w którym znajdujemy się teraz, jest to las, który został kiedyś wycięty i został ponownie posadzony przez człowieka, jak większość lasów w naszym kraju. Także w wielu miejscach właśnie zalesionych, gdzie jest jakaś monokultura sosnowa, niekiedy ptakom jest bardzo trudno przezimować, gdyż ta paza pokarmowa jest dosyć rzadka. A co dopiero na polach uprawnych, albo co dopiero na przykład w takim terenie jak tam. To przecież też jest las, tylko jest to las cegieł, betonu i szkła. I tam przecież też żyją ptaki i starają się przetrwać okres zimowy. W miastach zimuje bardzo wiele gatunków ptaków. Można tu spotkać kilka gatunków gołębi i to zarówno te, które kiedyś uciekły z hodowli, jak i te zupełnie dzikie, które przy człowieku odnajdują dogodne warunki do życia. Są tu ptaki krukowate, jak gawrony czy kawki, a także mewy, jak śmieszka czy mewa siwa. Na miejskich stawach zimują niektóre gatunki kaczek czy łabędzie nieme. Ale zdecydowanie największą grupą zimujących w mieście ptaków są drobne wróblaki. To właśnie o dokarmianiu tej grupy ptaków będzie dzisiejszy odcinek, ponieważ to właśnie tym maluchom jest najtrudniej przetrwać okres zimowych chłodów. Celowe dokarmianie ptaków jako jeden z pierwszych bardzo mocno propagował niemiecki baron von Berlepsch, uznawany za pioniera zorganizowanej czynnej ochrony ptaków. Miało to miejsce na przełomie wieków XIX i XX. Berlepsch odkrył, jak ogromną rolę odgrywają drobne ptaki w zwalczaniu owadów uznawanych za szkodliwe dla lasu. Szukał zatem sposobów, by w lasach zwiększyć liczbę małych ptaków. Osiągnął to wieszając pierwsze przemyślane budki lęgowe oraz organizując dokarmianie zimowe, które pomagało przetrwać do wiosny większej liczbie zimujących ptaków, takich jak sikory. To na podstawie jego prac ptaki zaczęto dokarmiać w całej Europie, a potem także w innych częściach świata. Część ptaków z naszego kraju odlatuje na zimę tylko dlatego, że brakuje to dla nich odpowiedniego pokarmu. Na przykład jaskółką kończą się muchy, które w okresie zimowym się chowają, zanikają, nie ma ich i te ptaki muszą odlatywać. Wiele gatunków owadożernych też jest zmuszonych do wędrówki na południe, gdzie jest cieplej i gdzie jest pokarm. Prawda jest taka, że gdyby pokarm był dostępny cały czas, to ptaki nie musiałyby wędrować. Taki myśli królik, najmniejszy ptak w Europie, jest w stanie przetrzymać nawet temperaturę minus 30 stopni Celsjusza pod warunkiem, że się naje. Pokarm w organizmie ptaka zamieniany jest na tłuszcz, tłuszcz na energię, która ogrzewa organizm. Temperatura ciała ptaka jest trochę wyższa niż temperatura człowieka i dosyć trudno ją utrzymać, kiedy jest się malutkim. Stąd ptaki w okresie nawet zimowym muszą zjeść mniej więcej co najmniej tyle, co same ważą w ciągu jednego dnia. A pamiętajmy, dzień w okresie zimowym jest krótki i ptak najada się w ciągu dnia, żeby przetrwać długą zimową noc. Można zatem przyjąć, że powiedzenie, że ptaki żyją z dnia na dzień w okresie zimowym jest absolutnie tutaj jak najbardziej na miejscu. Kiedy chcemy dokarmiać ptaki, zastanawiamy się, kiedy zacząć. Najlepszym terminem, albo w ogóle stwierdzeniem, kiedy dokarmiać ptaki, jest wystąpienie pierwszych przymrozków, czyli wtedy, kiedy już mamy mroźne noce, temperatura spada poniżej zera. Dawniej to było w naszym kraju bardziej oczywiste, bo zaczynano dokarmiać ptaki, kiedy spadał śnieg, zaczynała się zima. W tej chwili zimy są takie, jakie są, czyli po prostu mamy mroźne noce i plusową temperaturę za dnia. Niemniej to właśnie ta mroźna noc dla ptaków jest najbardziej niebezpieczna i kluczowa, żeby ją przetrwać. Więc zaczynamy dokarmiać od pierwszych mrozów, a jeśli chcemy sobie zaznaczyć to mniej więcej na kalendarzu, to mniej więcej jest to połowa listopada. Nie ma co zaczynać w październiku, gdyż wtedy jeszcze trwa wędrówka jesienna ptaków i nie warto zatrzymywać ptaków na wędrówce, które docelowo miały polecieć gdzieś dalej. Bo jeśli wystawimy karmnik wcześniej, no to jest szansa, że one tam zostaną. Lepiej, żeby one w sposób naturalny powędrowały tam, dokąd pierwotnie wędrowały. W dokarmianiu ptaków obowiązuje podstawowa zasada. Jeśli rozpoczynamy dokarmianie, to dokarmiamy konsekwentnie. Musimy sami sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie robić to w sposób odpowiedzialny i konsekwentny. Czy jeśli na dworze zrobi się zimno, ale czy będzie padał deszcz, czy na pewno pójdziemy do karmnika uzupełnić pokarm, bo te ptaki często, bardzo często na to czekają.
a czekanie to jest strata czasu. Jak już wiemy, tego czasu w ciągu dnia mają bardzo mało, żeby zdobyć taką ilość pokarmu, która pozwoli im przetrwać do dnia następnego. Zatem jeśli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będziemy do tego karmnika chodzić, czy też nie, to wyjścia są dwa. Albo wyposażamy się w taki karmnik, który można zasypać ogromną ilością pokarmu i wystarczy do niego zaglądać raz na jakiś czas, albo nie dokarmiajmy wcale. Zostawmy to tym osobom, którym to nie sprawia trudności. To na pewno będzie mniejsze zło niż dokarmianie niekonsekwentne. Skoro wiemy, kiedy zaczynać dokarmianie, warto też sobie powiedzieć, kiedy je zakończyć. Dokarmianie klasycznie kończymy w marcu, wtedy, kiedy zaczynają ustępować przymrozki. Kiedy już mamy w nocy temperaturę dodatnią, robi się ciepło, nie ma już zalegającego śniegu, wtedy już ptaków nie dokarmiamy. Najlepiej dokarmianie przerywać w sposób nie nagły, tylko stopniowo podawać tego pokarmu coraz mniej, żeby zmuszać ptaki do poszukiwania go gdzie indziej. Warto sobie zostawić trochę pokarmu na wszelki wypadek, bo zima może wrócić nawet w kwietniu. Na przykład taki nawrót na 2 tygodnie albo tydzień ostrych mrozów. Wtedy warto tego pokarmu do karmnika dać więcej. Ptaki będą nam bardzo wdzięczne, gdyż taki nawrót może być dla nich bardzo niebezpieczny. A takie rzeczy też się niestety w ostatnich latach zdarzają. Najlepszym typem karmnika dla ptaków, jaki ostatnio się stosuje, są tak zwane karmniki automatyczne. Są to takie karmniki, gdzie mamy zapas pokarmu, który starcza ptakom na dłużej. Ptaki mają dostęp jedynie do małej odrobiny pokarmu i kiedy go wybierają, ten pokarm sam się uzupełnia, a jednocześnie odchody ptaków są utrzymywane z dala od pokarmu. W starych karmnikach, takich klasycznych, typu domek, ptaki swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają dokładnie tam, gdzie leży pokarm. To może niestety sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób pomiędzy ptakami i już były badania, które udowadniały, nawet obserwacje, które udowadniają, że tak się może zdarzyć. Dlatego dużo lepsze są takie karmniki, gdzie ptaki żerują pojedynczo, na przykład w takim karmniku tubowym, albo w takim karmniku niby domku, ale automatycznym, gdzie pokarm jest izolowany od kuperka ptaka. Ptak może go sobie pobrać i odchody są zrzucane poza karmnik. Taki karmnik w tej chwili jest zdecydowanie najbezpieczniejszy. Oczywiście możemy używać karmników domku w dalszym ciągu, ale warto je regularnie czyścić, a nawet i niekiedy dezynfekować. Chodzi o to, żeby po prostu usuwać jak najwięcej bakterii. Karmnik domek ma też tą wadę jeszcze jedną, że trzeba go dosyć regularnie uzupełniać. Ma ograniczoną ilość pokarmu, który tam się znajduje. Ptaki, które będą na przykład łuskały słonecznik pastewny, będą to robić właśnie w tym karmniku i będą nam zalegały plewy tego słonecznika razem z ziarnem. Bardzo trudno potem stwierdzić, co już zostało zjedzone, a co nie. Więc jest to dosyć kłopotliwe. Do tego ilość pokarmu tam, która wchodzi, jest nieduża i trzeba ten karmnik regularnie uzupełniać. Zanim powiesimy karmnik, warto przemyśleć dokładnie miejsce, w którym ma on się znaleźć. Zasada jest przede wszystkim taka. Karmnik musi być bezpieczny albo możliwie jak najbezpieczniejszy dla ptaków. Jeśli chodzi o drapieżniki przy karmniku, mamy dwa, które regularnie będą próbowały polować na nasze ptaki. Jeden to jest kot, jest to absolutnie drapieżnik bardzo skuteczny i nienaturalny, o którym warto pamiętać. A drugi to jest drapieżnik naturalny, który poluje głównie na najsłabsze ptaki, krogulec, czyli taki mały jastrząb, który będzie gonił sikorki przy karmniku i w porządku, jeśli wyłapuje te najbardziej chore, natomiast jeśli karmnik ustawimy w złym miejscu, to żaden ptak nie będzie miał z nim szansy. Pamiętając o tych dwóch drapieżnikach, warto pamiętać, że kot atakuje z zaskoczenia, czyli siedzi sobie przyczajony w jakimś krzaczku. Stąd karmnik nie powinien być przy samym gęstym krzaku, tylko odsunięty od niego na jakieś 2 metry. To wystarczy, żeby kot nie był w stanie jednym susem długim złapać ptaka, który na przykład będzie żerował pod takim karmnikiem. Czyli odsuwamy go na 2-3 metry od takich krzaków, ale nie dalej, bo właśnie krzaki, tylko nieco wyżej, są miejscem, do którego sikory będą uciekały przed krogulcem, który z kolei atakuje z powietrza, z góry i jedyną ratunkiem jest właśnie powieszenie karmnika w pobliżu jakiegoś krzewu albo korony drzew. To też jest ważne, kiedy chcemy powiesić karmniki na budynku. Nie wieszajmy karmników na 10 piętrze. Nie wieszajmy wysoko na blokach, gdyż okej, ptaki przylecą, bo będą żerować, natomiast zobaczcie Państwo, jaka duża jest przestrzeń między karmnikiem a krzakami,
których ptaki mogą bezpiecznie się schować. Ta przestrzeń to nie tylko to, co jest przed nami, ale także to, co jest do góry. Zatem karmników nie warto wieszać wysoko. Okej, ptaki przyjdą, natomiast będą one narażone na atak krogulca, który lata 150 na godzinę, sikorka bogatka, nawet najzdrowsza, około 50 km na godzinę. Więc no, nie damy szansy uciec nawet tym najsilniejszym. Jeśli mieszkamy gdzieś wysoko, chcemy dokarmiać ptaki, to dokarmiajmy je nie na balkonie, tylko gdzieś niżej. Zimą ptaki poszukują pokarmu wysokoenergetycznego, bogatego w tłuszcze i cukry. Najbardziej poszukiwane są owady, ale kiedy ich nie ma, doskonałym źródłem tłuszczu są nasiona oleiste. Najbardziej uniwersalne są nasiona słonecznika. W karmniku najbardziej sprawdzi się czarny słonecznik pastewny. Ten szary, który sami sobie lubimy poskubać, dla niektórych gatunków, na przykład dla czyży, może mieć za twardą łupinkę. Oprócz słonecznika doskonale sprawdzają się nasiona konopi siewnych, które są częstym dodatkiem do pasz. Dużo energii dostarczają także orzechy. Ptaki dokarmia się przede wszystkim łuskanymi, surowymi i bezwzględnie niesolonymi orzechami ziemnymi. Sprawdzą się także dużo droższe orzechy laskowe czy włoskie. Ten pokarm należy podawać w karmnikach siatkowych, w przeciwnym razie sikory rozniosą i pogubią orzeszki po całej okolicy. W karmniku dobrze jest stosować niektóre zboża, zwłaszcza proso. To ulubiony pokarm ziarnojadów jak wróble czy mazurki. Pszenica czy owies dobrze, żeby były jedynie dodatkiem. Ich ziarno uwielbiają trznadle, które jednak w miastach bywają dość rzadko. Sikory, a także okazyjnie dzięcioły, chętnie zjadają pokarm pochodzenia zwierzęcego. Chodzi tu głównie o słoninę, łój czy smalec. Stosując te pokarmy, warto mieć na uwadze, by nie były one solone czy wędzone, gdyż sól dla drobnych ptaków może być zabójcza. Kiedy przez dłuższy czas utrzymują się dodatnie temperatury, pokarm pochodzenia zwierzęcego powinno się wymieniać raz na 2 tygodnie, gdyż ulega zepsuciu. Można też korzystać z pokarmów gotowych, jak na przykład kule tłuszczowe. Jest to mieszanka nasion oleistych i łoju formowana w kulę umieszczoną w plastikowej siatce. To bardzo trwały i bezpieczny pokarm. Ponieważ zdarza się, że ptaki mogą się zaplątywać w siateczkę, warto kulę z niej wyjąć i zamocować je w inny sposób. Oprócz zbóż i oprócz ziaren oleistych do karmnika warto włożyć też owoce, najlepiej jabłka. Korzystają z nich wszystkie drozdy, na przykład kosy albo kwiczoły. Mogą chętnie przyjść do takiego karmnika, sobie właśnie żerować i zjeść takie jabłuszko. To nie musi być świeże jabłko, jakieś cudowne, kupione ze sklepu. Możemy kupić tańsze jabłka, możemy kupić takie jabłka, czasami jak poleżą w domu za długo, to one takie się marszczą takie i już wyglądają nieapetycznie. Nie ma problemu, takie jabłko świetnie się nadaje, żeby wystawić je do ogródka. Jabłka jakieś mocniej poobijane, wystawiamy je do ogródka, możemy je przeciąć na pół, możemy położyć na ziemi, możemy nabić na gałązki drzewa i wtedy będą drozdy z nich bardzo chętnie korzystały. Oprócz pokarmu warto też ptakom zapewnić w okresie zimowym wodę. Ostatnio mamy zimy łagodne i ta woda najczęściej nie zamarza. Jeśli zamarza, to co jakiś czas po prostu wywalić ten lód i wlać świeżej wody, nawet przez chwilę, żeby ptaki mogły się sobie z tej wody skorzystać, gdyż no, to jest coś, czego w miastach bardzo brakuje. Jeśli chodzi o wodę, to zdecydowanie jest jej mało, nawet w okresie zimowym, ale to jest już temat właściwie na osobny film. Wykładając pokarm do karmnika, pamiętajmy o tym, żeby był zawsze świeży. Nie dawajmy spleśniałego, bo on może szkodzić ptakom. Nie dawajmy pokarmu, który zawiera sól. Sól dla małych ptaków jest zabójcza, gdyż zaburza ich gospodarkę wodną i ptaki rzeczywiście mogą po prostu paść. Wszelkie wędzone mięsa, to wszystko potrafi być dla ptaków drobnych zabójcze. Na pewno nie polecam dokarmiania chlebem, tam także znajduje się sól. Nawet tych większych ptaków, które widzimy w parku, że jedzą, przecież nie umierają od razu, natomiast mogą zakwaszać sobie organizm, a jeśli ten chleb jeszcze jest stary i już zaczyna być spleśniały, to te pleśnie naprawdę mogą być wręcz toksyczne dla ptaków i mogą bardzo mocno im zaszkodzić. Jeśli jest coś, czego my byśmy sami nie jedli, to już tym bardziej nie wolno tego dawać ptakom. Zresztą żadne resztki z naszego stołu się dla ptaków nie nadają, no chyba że ktoś z nas nie soli na przykład ziemniaków w wodzie, no to takie resztki można podać łabędziom czy kaczkom. Natomiast solona, wszelka sól w pokarmach, która bardzo często naszych się pojawia, dla ptaków będzie bardzo, bardzo szkodliwa i nie wolno, po prostu nie wolno jej podawać. Mimo że jestem w lesie i stoję tu sobie chyba już ze 40 minut, nie było tu widać ani jednej sikory, ani jednego drobnego ptaka. Była jedna wrona, przyleciała, popatrzyła, poleciała dalej. Tych ptaków tutaj nie ma w tej chwili, są pewnie w innej części lasu,
ale jest też duża szansa, że jak tylko zbliżę się do miasta, jak będę wracał właśnie w tamtą stronę, to jest szansa, że jakieś ptaki uda się zaobserwować już w okolicach siedzib ludzkich, bo tam pojawią się karmniki i zobaczymy, że tamte ptaki właśnie w tej chwili siedzą. Dobrze, weźmy ten cały mój sprzęt nagrywający i opuśćmy las przymiejski i przemieśćmy się do miasta. I zobaczymy, czy rzeczywiście mam rację, że jak tylko wyjdziemy z lasu, pojawią się tam jakieś ptaki przy karmniku. Tak jak mówiłem, pierwsze zabudowania i pierwsze ptaki przy karmnikach. Tutaj akurat słychać śmikory, sikory, a tam kawałek dalej są raniuszki, ale nie wiem, czy uda mi się je sfilmować.